Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakow. Jak wiecie, dawno się tęskniłem za wami, żeby już wreszcie jakieś ciekawostki podać, co zjeść i gdzie na Kazimierzu. To jest taki praktyczny poradnik. Przejdę sobie tutaj ulicami Kazimierza i przy okazji jeszcze coś ciekawego wam pokażę, gdzie będą przyszłe knajpki, czy życie będzie się toczyć pod torami kolei. Także z kolei taka ciekawostka. Oczywiście chciałem wam wyjaśnić, będę wam bardzo wdzięczny za publikację na mojej grupie Facebook Kocham Kraków. Ta grupa się rozrasta, ale nie w ilości, lecz w jakości jest ta grupa. Więc tutaj każdy post, każde zdjęcie wasze jest bardzo cenne. To jest jakościowa grupa po pierwsze. Także Kocham Kraków rozwijamy. Poza tym jest też strona moja Guides Krakow, na którą zapraszam. No i oczywiście tu w ramach kanału YouTube. Oczywiście kanał jeszcze 1000 godzin brakuje oglądalności, więc każdego polecam oglądnięcie playlisty. Playlisty są na różne tematy, są Niemcy w Krakowie, jest i też lista związana tylko z Krakowem. Może do wyboru, do koloru. Będę wdzięczny za oglądanie playlist. To jest niezwykle ważne, aby wreszcie ten kanał miał ten program partnerski z YouTube'em. Więc tutaj ten dodatek jest bardzo cenny i będę wam ogromnie wdzięczny za to. Oczywiście polecanie kanału, subskrypcje wśród innych, po prostu powiedzenie, a taki Tom Guide tam chodzi z kamerą, coś opowiada ciekawego o Krakowie, dowiesz się ciekawostek, też to będzie cenne, jeśli tak zdecydujecie się na takie polecenie. Oczywiście łapki w górę też pomagają w zasięgach. To jest niezwykle ważne i po prostu oglądanie do końca w całości, ponieważ YouTube rejestruje w całości filmy. Jeśli film jest przerwany w połowie, to nie jest rejestrowany, więc oglądnięcie do końca jest o tyle istotne, że to po prostu jest rejestrowane jako cały film, cały vlog. Tak, także takim spacerkiem w formie live. Od maja zakupiłem dodatkowy pakiet Super Speed w ramach Plusa i będą oczywiście już wtedy live wprost, to jest live nakręcony i będzie po prostu w formie vloga dziś puszczony, więc w takiej formie pół live przechodzimy po Kazimierzu. Czujcie się tak, jakbyście byli prowadzeni przez przewodnika, więc ruszamy do akcji. Będzie troszeczkę tutaj według przepisów, więc zapraszam serdecznie na spacer. To jest dom, gdzie w tym kamienicy mieszkał Mordechai Gebirty, który się sławił tym, że po prostu wspaniałe pisał wiersze, które były potem po prostu publikowane w postaci wspaniałych pieśni w stylu jidysz. Ciekawostką jest, że ten dom, tutaj ciągle muzyka dobiega z tego podwórka. Jest to ciągle zachowana tradycja właśnie muzyki, która idzie 24 godziny z płyty CD. Nie jest to żadna organizacja państwowa, po prostu kwestia pamięci. Jesteśmy na ulicy Berka Joselewicza i idziemy w kierunku miejsc, gdzie jest życie na tym Kazimierzu. Jak widzicie, jest niedziela po południu, puste ulice, ale w pewnych miejscach życie gdzieś pulsuje. Ciekawostka, że jeśli przyjeżdżacie autem w niedzielę, parkowanie w Krakowie jest bezpłatne, także można tutaj wszędzie zostawiać auto bezpłatnie w niedzielę. Więc ulica Berka Joselewicza, zobaczcie, to był słynny żydowski powstaniec, który pomagał w insurekcji kościuszkowskiej, jak i w powstaniu listopadowym. Berek Joselewicz. I tu już pierwszy lokal, który jest otwarty. Zobaczmy, nawet ludzie siedzą w środku. To jest tutaj lokal zwany Kółeczkiem. Mamy tutaj cenniki obecne w granicach, na przykład kawka, samym najważniejsze zawsze jest cena kawy, 7-9 zł espresso na przykład, o w tej formie, zobaczmy bliżej. Także pierwszy lokal, zaraz się oddalę, żeby lepiej go było zobaczyć, można już tutaj
spożywasz w tej formie. O. To jest skrzyżowanie Berka Joselewicza i ulicy Sebastiana. Teraz od strony, to jest zaledwie kilometr od rynku. Także jesteśmy już na początku Kazimierza. Idziemy w kierunku miejsc, gdzie jest jakieś życie. Także w tej formie zobaczymy tutaj. Mała galeria, też bardzo ciekawa, zresztą kaligrafii. Jak widzicie, część kamienic jest mocno jeszcze zrujnowana, ale ta część zaadaptowana na apartamenty, no, wręcz jest luksusowa, nawet stanowi dobrą konkurencję dla hoteli. Także te nowe formy apartamentów, które się wykluły właśnie na ulicy Miodowej, no, zasługują na uwagę. Dzisiaj miałem właśnie dylemat, czy pokazywać wam znowu rynek, czy tak zwane właśnie takie podwórka Kazimierza, ale Kazimierz jest niesłychanie modny. Właśnie te klimatyczne kawiarenki, jak widać, są ze stoliczkami. Tu zobaczmy kolejne, mała pizzeria ze stoliczkami na zewnątrz, czy bonta, czyli można coś przekąsić, klasyczną pizzę. W takim małym lokalu, który jest już otwarty, parę kroków dosłownie i mamy coś otwartego. Też kolejna kawiarnia otwarta też tutaj. Także właśnie nie w tym samym centrum Kazimierza, nie na Szerokiej, tylko właśnie w tych mniejszych, bocznych uliczkach kawiarenki się wykluły. Jak widać, bardzo dobrze się mają, także w tej części. Wchodzimy na ulicę Miodową. Niektórzy mnie pytali właśnie, jak najszybciej na przykład dotrzeć na zapiekankę. To właśnie to jest droga też na tą słynną, legendarną zapiekankę kazimierską u Endziora. To jest właśnie ta droga właściwa na Plac Nowy, zwanym kiedyś Żydowskim, gdzie jest zapiekanka. Czyli zaczęliśmy od Berka Joselewicza. Można sobie w Google'ach wbić nazwę i z tamtej strony przechodzimy. Tam po prostu jest w miarę dogodne miejsce do zaparkowania w tych rejonach. To jest boczna uliczka i stamtąd przechodzimy w stronę właśnie legendarnej zapiekanki Placu Nowego. Mijamy po drodze synagogę Kupa. Jak ktoś oglądał vlog mój dotyczący pod nazwą Kupa, zachęcam, tam wyjaśniam, skąd ta nazwa. W Krakowie są zabawne ulice, typu ulica Rozrywki, to tam jest Izba Wyczeźwień. Mamy ulicę Wilgotną, ulica Pocieszki i tutaj właśnie ta ulica Kupa na Kazimierzu. Widzimy, że parę lokali przy tej synagodze jest otwartych. Znowu dania na wynos głównie, ale kuchnia domowa otwarta na przykład. Także już przeszliśmy parę kroków i otwarte. I zobaczmy, znowu ludzie siedzą. Cytat Cafe. Znowu otwarte stoliki, także to jest czysta informacja, jeśli ktoś się wybiera na długi weekend majowy do Krakowa, to zapraszam. Synagoga Tempel po drugiej stronie vis-a-vis, oczywiście zamknięta, ale to jest należąca do progresywnych Żydów, to jest właśnie tak zwana progresywna synagoga Tempel. Idziemy w kierunku kultowego Placu Nowego. Zobaczmy tutaj klimatyczne napisy. Plac Nowy już tuż idziemy ulicą Estery, czyli tej legendarnej kochanki króla Kazimierza Wielkiego. Ulica Estery. I zobaczmy, co się dzieje, co tutaj się dzieje. Było rano oczywiście Pritarg, czyli sprzedaż wszystkich możliwych towarów, głównie odzież. I Plac Nowy, życie tu kipi. Dawna nazwa Plac Żydowski. Zobaczmy, Alchemia, legendarny klub, otwarta. Alchemia otwarta. Możemy nawet sobie rzucić okiem, czy dużo ludzi jest. O, to jest bardzo klimatyczne wnętrze. To jest kultowy lokal Krakowa, Kazimierza. Tej części, także tutaj tej części. I zobaczmy, krzesełka, wszystko jest usuwane, bo targ jest od wczesnego rana, każdą niedzielę. I mamy
zapiekanki w tym okrąglaku słynnym. Zobaczmy, życie tętni, zaraz dam w szeroki kąt, żebyście widzieli jak najwięcej, co tu się dzieje. Tak, to jest taki Nancze Bazar Kazimierza. Tu zawsze można dostać do różne, od staników po skarpety, majtki, wszystko, szkuciki. Wszystko, życie kipi. To jest piękne. A tutaj przy tym najsłynniejsze okienko to Endzior, to zapiekanka Endziora, gdzie no zawsze widzimy te numerki. To jest numer 12, właśnie 12. O, dokładnie o ten numer tutaj chodzi. Tutaj zawsze rekomendowany jako najbardziej cenny. Zobaczmy, że cena już za pierwszą zapiekankę standardową od 8 zł już zapiekanka jest, także praktycznie z wszystkimi możliwymi smakami, dodatki serowe, oczywiście ser góralski. Tu mamy nawet perfumy, tuż obok nam zapachniał. Nie prześle wam niestety zapachu. No i zobaczmy, co tu się dzieje. Jest oczywiście akcja ciuszek. Także to jest jeszcze część, która właśnie z tymi rzeczami jeszcze zostaje. Tuż to praktycznie targ już kończy się już, tak? Całe góry odzieży, jak widzicie, od tej strony. I okrąglaczek w pełnej okazałości, czyli dawna rzeźnia rytualna. Oglądajcie mój program o Kazimierzu, gdzie pod tytułem Okrąglak. Tam właśnie mocno daje opis tego miejsca, już historyczny. Zobaczcie, zapiekanki spożywane tak wprost, nie ma problemu z trudności, żeby sobie zjeść. Berka Joselewicza i tutaj Berka Bira Majselsa, ulica i też kolejna, dawny dom modlitwy, Centrum Kultury Żydowskiej. Od spinek po pamiątki wszystko i talerzyki. Można tu inne trafić, nawet okazy przedwojenne w tej części ze staroci, nawet tej części. Także mamy pełny wybór. Pełna forma pamiątek. Jeszcze. Plac Nowy Kazimierz. Praktycznie połowa sklepów, jest 40 sklepików przy tym okrąglaku tych fast foodów. Połowa z nich jest praktycznie otwarta. Jeszcze obok mamy też gruzińskie, tureckie kebaby. Także do wyboru taki typowy fast food na wynos. To tylko na Placu Nowym. Tu praktyczna informacja, toalety. Toalety publiczne, złotóweczka. I zmierzamy w kierunku kolejnego miejsca życia. Szukamy życia na Kazimierzu. Tu komisariat zamknięty. Wielki pub piwny tutaj po przeciwnej stronie. Widzę, jest otwarty, parę stolików jest wystawionych, ale nikt nie siedzi. A podejdźmy. Podejdziemy sobie. Tak, to jest ta słynna restauracja piwna w tej części, ale tu widać, że nie ma ruchu. Głównie dostawy do domu widzę polecane w tej części. Idziemy w kierunku drugiego miejsca życia, gdzie food trucki są z kolei. Ktoś, kto lubi food trucki, w tej części taki chilloutowy klimat, to idziemy w to drugie miejsce ukryte. Idziemy w kierunku ulicy Kupa, lokal Kraina Szeptów, zamknięty. Warsztat Cafe widzę otwarta, ale nie ma stoliczków na zewnątrz, tylko na wynos. No i w całej okazałości synagoga Izaaka i wspaniale wyglądająca w nowej odsłonie przy nowe apartamenty, hotele, ulica Kupa. Taką pętelkę sobie zatoczyliśmy. I maszerujemy w kierunku street foodów. Tutaj życie kipi. Ponownie tutaj polecam, jak ktoś lubi sobie posiedzieć w leżaku, od
począć. To właśnie tylko ulica Jakuba, to jest adres Jakuba, praktycznie skrzyżowanie ulicy Ciemnej, ulicy Jakuba. Idę w tym kierunku. Nie chcę zbyt blisko zbliżać się do dźwięków muzyki, ponieważ zablokują mi film ze względu na prawa autorskie, muzykę dobiegającą w tle, więc mam tutaj właśnie zagwozdkę przy takich nadawaniach na żywo. Ale widzicie, można, są takie bardzo wygodne stoliczki, można sobie wspaniale spędzić czas. Skrzyżowanie ulicy Ciemnej Jakuba, podejdę, żebyście sobie zrobili zdjęcie na przykład miejsca, gdzie dostać się. Ulica Ciemna. Ciemna Jakuba. To jest widok w jedną stronę z tej ulicy. Ulica Ciemna, która grała w liście Schindlera. I food trucki, na której sobie można tutaj w tej części zaglądnąć. Takie są bolse. Od 1 maja będę robił taki live na żywo, gdzie bezpośrednio będziecie mi oczywiście zadawać pytania. Będzie to lepsza interakcja. Obecnie jest to tylko taka forma półvloga. Ulica Jakuba. Jakuba w tej części. I znowu klasyczna pizza margareta od 15 zł. Tutaj już margareta pizza kosztuje 15 zł. Jest ciut droższa, no ale można sobie wygodnie posiedzieć. Także polecam skrzyżowanie ulicy Jakuba i Ciemnej. Tu mamy takie przy hederze herbata po marokańsku, hummus, kawa, pindżan, wino koszerne. Haroset jest otwarte dania na wynos. Haroset, przepraszam, heder. Heder to jest tylko na wynos. I szukamy dalej życia. Jak widzicie, jesteśmy już przy głównej ulicy Świętego Józefa. I od Józefa też mieliśmy taki zakątek, gdzie było życie. I widzę, że też jakiś food truck tam wystaje. Idziemy ulicą wąską w kierunku trzeciego miejsca na Kazimierzu. Właśnie trzeciego miejsca, gdzie można coś zjeść. Synagoga wysoka, w pełnej okazałości, jeszcze nie odnowiona, więc, ale tak na fotografii można sobie zrobić zdjęcie. Przy okazji postkad, dobrze. Idziemy ulicą wąską. Mijamy liceum numer 6. Najlepsze liceum językowe tu w czasie okupacji. Mieściła się katownia, więzienie, ciężkie więzienie i wiele osób przecierpiało tutaj w tym miejscu. No, liceum jest wciąż numer 6, liceum partnerskie. Zobaczmy właśnie liceum partnerskie Republiki Federalnej Niemiec. Takie loga mają szkoły, które mają ten właśnie program. Liceum numer 6, zobaczycie go, to jest potężny budynek, jeden z największych budynków takich świeckich w Krakowie. Ta kamienica wymaga naprawy, zobaczmy, jest jeszcze wszystko opakowana tylko, ale tworzy taki ciekawy kontrast do zdjęcia, bardzo ciekawy, ciekawe wrażenie robi taki ten opakowany budynek, teraz ruina praktycznie. No i mamy trzecie centrum food trucków. Widzicie, nie zniechęcajcie się, jest bardzo ważne miejsce, gdzie boogie truck, kolejne miejsce, gdzie możecie sobie dobrze zjeść. Różnego rodzaju napoje. Wszystko jest tutaj w tej, w tych cenach. Widzimy, że nie ma dużych kolejek nawet. To są takie delikatne, widać mniejsze porcje. Kawa za 9 zł, przykładowo. Zaraz stanę tak, żeby było lepiej widać. Kumpmir, Andrus.
taka mała dawka życia przy ulicy Wąskiej. To jest skrzyżowanie ulicy Wąskiej i ulicy Wawrzyńca. Tu można zapietrak, tak zwany właśnie zapietrak, i można tutaj częściej sobie, nawet bankomat jest dużo. Akurat frytki belgijskie mocno się rzucają w oczy. Natomiast ten sam art, to dzieło izraelskiego artysty Pila Peelt, stworzone na specjalne zamówienie Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie w 2013 roku, to było. Dziecko Juda symbolizuje naród żydowski w połączeniu z lwem, symbolem siły, przypomina o wiecznej walce Żydów. Juda to również symbol dziecka w każdym z nas, uświadamia potrzebę walki z własnymi lękami, symbolizuje siłę i prawość. Taki mural właśnie to jest tym dzieckiem Juda w tle. Bardzo ciekawe zestawienie właśnie w tym miejscu. Jesteśmy praktycznie na granicy żydowskiego Kazimierza. Tutaj zakłady, dawna elektrownia miejska i oczywiście zajezdnia tramwajowa, dawna zajezdnia, w której jest Muzeum Inżynierii Miejskiej. Pub irlandzki zamknięty, Duffy's, niestety. I zmierzamy w kierunku Broadwayu, czyli szerokiej ulicy Szerokiej, przez którą sobie zobaczymy, czy tam się coś dzieje. Tutaj te zrujnowane kamieniczki, no, nie robią dobrego wrażenia. Temperatura około 10 stopni, lekki wiatr. Tak, kręcenie. Mogło być troszkę więcej słońca. Tutaj, gdzie te nowe budynki stoją, tu spalono jeden z domów modlitewnych słynnego rabina w przekręceniu pewnego filmu w latach 80. Więc to jest ta nowa plomba, można by rzec. Już stara synagoga się wyłania, początek ulicy Szerokiej, czyli żydowski Broadway. Teraz zobaczymy w całej okazałości główną ulicę Kazimierza, ulicę Szeroką. Stara synagoga jest zbudowana na fundamentach dawnego kościoła świętego Wawrzyńca. Po prostu została zniesiona. Kazimierz Wielki przeniósł chrześcijan na inne miejsce, ale drugą część wyspy, a ta część została po prostu rozbudowana na cele synagogi. Stąd właśnie to dawne prezbiterium, to ta część właśnie widoczna, dawne prezbiterium kościoła katolickiego w sumie. Pozostała nazwa Plac Bawu, na tym samym, która tu się mieściła o tajemniczej nazwie Bawu. A my już jesteśmy już przy ulicy Szerokiej. Jak widać, tutaj życie praktycznie zamarło przy Szerokiej. Normalnie tłumy wycieczek. Cisza, spokój, niedziela. Wiatr hula. I więc widać, że to życie przeniosło się w drugą część Kazimierza. Powtarzam, te miejsca, gdzie jest życie. Plac Nowy, skrzyżowanie ulicy Ciemnej Jakuba i skrzyżowanie ulicy Wąskiej z ulicą Wawrzyńca. Tutaj słynne lokale jak Ariel, ulica Krokodyli po mojej lewej. Wszystko tu pozamykane na cztery spusty. Bądź tylko na wynos, ale widać, że tutaj jest kompletna pustka. To było przeważnie odwrotnie. Tutaj przygrywała muzyczka klezmerska. Tętniło życie. Jesteśmy też na terenie scenerii listy Schindlera. Oczywiście Spielberg kręcił tutaj w 1973 roku słynny hollywoodzki film listy Schindlera. To już znacie. Księgarnia otwarta, o dziwo, właśnie tutaj księgarnia jest też polecana, bo tutaj są dobre ceny książek. Wiem, że mam miłośników książek wśród znajomych, więc może wam powiem, tutaj właśnie
To jest taka ukryta bardzo księgarnia zeszytów właśnie literackich w synagodze Popera. Także tu się wchodzi na szerokie koło, zaraz koło lokalu Ariela. I księgarnia zachęca tutaj postaciami powiązanymi z kulturą żydowską. Mamy tu i Wajdę, Kantora, Czapskiego przy wejściu. Natomiast to jest obecnie ciągle żywa księgarnia. I tu jest dość ciekawa sprawa, bo mamy tutaj taką mapę Galicji. Można sobie kupić taką potężną mapę Galicji. Zobaczcie. Tu i Kraków jest usytuowany. O, tutaj. Czyli dawna Austria. Tutaj był Wiedeń. Tu się sięga Galicja aż po zachodnią Ukrainę, aż po tutaj mamy Czerniowce, to jest Rumunia, Bukowina, Czerniowce. Zobaczcie, mapa Galicji właśnie, czyli 123 lata. Właśnie tutaj byliśmy zależni od Wiednia w tej części, co w Krakowie często jest, to jest element sentymentalny. Ale to już tematy, które galicyjskie. I tutaj możemy sobie zobaczyć na tej. Dzień dobry. Tego, że to od razu mówię, reklamy od razu robię, bo jest tej części, że właśnie jedno miejsce, gdzie jeszcze książki możemy fajnie dostać i zawsze u ekspertów możemy zapytać o literaturę, która nas najbardziej interesuje. Pani poseł jest też w tej części. Także synagoga Popera. Zapraszam tutaj w tej części przynajmniej książkowo. Możemy odżyć. To jest jakiś ukryty miejsce stoliczkowe, gdzie sobie można usiąść nawet, widzę, za krzaczkiem. Także takie podwórkowe miejsca mają swój urok i polecam. Austeria, właśnie ta księgarnia tuż przy lokalu Ariel na Szerokiej. A my idziemy dalej, mijając dom, gdzie urodziła się królowa kosmetyków Helena Rubinstein. To też znacie z moich vlogów o Broadwayu, żydowski Broadway, właśnie ulica Szeroka. Wszystko pozamykane. Tu widzę hotel Rubinstein też zamknięty. Synagogi zamknięte również. Także ta część, która kipi życiem, to widzę, że takeaway'e nawet też wszystko tutaj zamknięte. Na tej linii każdy lokal tutaj kipiał życiem. Turyści byli wciągani przez naganiaczy do lokali, więc ciężko było się oprzeć, żeby nie skusić się na jakieś dobrą kuchnię w stylu właśnie żydowskim. Że one były właśnie w stylu żydowskim. Natomiast tu widzę, że na końcu mamy Klezmerhaus i tutaj restauracja jest czynna. Czyli Klezmerhaus z kuchnią w stylu żydowskim funkcjonuje. Więc jeszcze jak ktoś ma jeszcze siłę, to tutaj w dawnej mykwie polecam, zobaczmy. Jest otwarty lokal, także tutaj taki view oka, tylko też widać dużo książeczek, też można dostać dobrej cenie. Klezmerhaus. A tak jak obiecałem, pokażę wam pewien sentymentalny element, ponieważ tak jak w Berlinie, powiedzmy, to jest taki, właśnie ma być mały Berlin zrobiony, będzie może w przyszłości napić się piwa, siąść w jakimś ogródku pod linią kolejową u góry. Będzie linia kolejowa w formie estakady, a poniżej różne lokale. No, przestrzeń po prostu publiczna. Dawny wał kolejowy zostaje przebudowany. Ziemia zostanie zgarnięta i na to miejsce powstanie na estakadzie właśnie taki w stylu berlińskim przejazd dla kolei. Ale zaraz zobaczycie, lepiej zobaczycie oryginalny wiadukt z czasów austriackich, który w całości zostaje zachowany. Także nie ma tutaj żadnych. No widzimy, dzisiaj jest niedziela handlowa, więc sklepy otwarte. To jest ulica Starowiśna w
Starowiczna dla orientacji. Tu wyszliśmy z ulicy Szerokiej. To jest ulica Miodowa, zatoczyliśmy taką pętelkę. A tutaj dla orientacji zawsze w tle jest Bazylika Mariacka, więc jesteśmy kilometr dokładnie od rynku głównego. To jest Kazimierz, dzielnica żydowska tej części, ta najatrakcyjniejsza. Zatoczyliśmy, tu była ulica Berka Joselewicza, zatoczyliśmy takie kółeczko z powrotem do ulicy Starowicznej praktycznie, więc od Berka Joselewicza przez Plac Nowy, food trucki, zrobiliśmy taką fajną pętelkę. Zostańcie ciągle na łączu, doceniam wasz udział. Ja mówię, że każda minuta jest cenna w oglądalności, a pokażę wam ciekawostkę i powiem o wiadukcie kolei austriackiej, który zostaje w całości zachowany. Zobaczmy, to jest właśnie zaleta Krakowa, że nie rozburzamy starej architektury, starych wiaduktów, tylko XIX-wieczny wiadukt zostaje pięknie zakonserwowany, a powstaną nowoczesne estakady z możliwością właśnie różnej przestrzeni rekreacyjnej pod nim i również parkingami. Zobaczmy, ta ziemia cała jest, wszystko jest wywożone, jest potężna praca. Od dworca głównego linia w kierunku Przemyśla i Lwowa. To jest po prostu linia, która należała do Karola Ludwicha, prywatna linia Kraków-Lwów, na linii oczywiście wiedeńsko-lwowskiej. I teraz właśnie rowerzyści wjeżdżają w ten tak zwany wiadukt Kulwer. I zobaczmy, ten właśnie, ta nowa przyszłość, to jest tak jak we Wrocławiu, powiedzmy. Wrocław ma też piękne właśnie takie estakadę. Pod nim będzie właśnie przestrzeń na różne knajpki, jak również parkingi i przestrzeń dla rowerzystów oczywiście. Pierwszy raz w historii będzie znowu otworzone połączenie dwóch przeciętych linią kolejową części. No jeszcze nazwijmy Kazimierza, bo to jest ulica Halicka i wchodzimy pod wiadukcik, przejdziemy sobie tym wiadukcikiem. Wiadukt był tu była nowa odnoga linii kolejowej w kierunku Kocmyrzowa i też w sumie Warszawy, Wiślicy i Warszawy. To była kolejka wąskotorowa, która szła przez Proszowice, Wiślice do Warszawy. Słyszycie, jakie fajne echo? To jest właśnie część tego oryginalnego wiaduktu, ciągle ulica Miodowa, no i nowy cmentarz żydowski w tej części. Widzicie na planie trasę, którą cały Kazimierz, to dawna, dawna wyspa, znaczy z innych vlogów też tą historię, natomiast zobaczcie na wiadukcie, który w całości jest zachowany, no, troszkę chyba zgrany, ale widać, ta oryginalna substancja zostaje w środku, natomiast jest rozbudowywana estakada na linii kolejowej. Zobaczmy jeszcze na tą stronę. Miano właśnie rozbudować sam wiadukt, natomiast zdecydowano na przebicie dla pieszych i rowerów osobnej części, osobnej ścieżki. Tak, dobrze, także już się powolutku. Będziemy jeszcze ostatni rzut oka na tą stronę, na ten nowy cmentarz w tej części. Dobrze, więc słuchajcie, żeby nie przedłużać, dziękuję wam pięknie za udział. Mówię, że każda minuta oglądalności jest istotna. Polecanie mojego kanału, oglądanie playlist, to jest niezwykle istotne. Jesteśmy w ciągłym kontakcie. Ja oglądam wasze też różne ciekawe programy. Ci, którzy oczywiście mają swoje kanały, serdecznie pozdrawiam. I znowu zapraszam na jakąś praktyczną przechadzkę gdzieś w którejś części Krakowa już wkrótce, ponieważ przeważnie te przechadzki robię w ramach przechodzenia nowych tras dla platformy HeyGo i tam przygotowuję tak zwane tury testowe i przy okazji z wami się dzielę wiedzą, którą też przekazuję na tamtej platformie. Także życzę wam super, super tygodnia, bo to będzie emisja już dziś w niedzielę wieczorem.
Życzę Wam kolorowych snów. No i do zobaczenia w kolejnej emisji. Nie zapominajcie o Tomie Gajdzie. Tutaj też staram się jakoś właśnie urozmaicać, żeby to był praktyczny przewodnik, nie przynudzanie stricte historyczne, ale to, co się dzieje obecnie, jak widzicie, gdzie to życie kipi jeszcze w Krakowie, w tej małej formie postarałem się Wam przybliżyć w tym spacerku. Jeszcze raz dzięki wielkie, do zobaczenia, bye bye, auf Wiedersehen, do widzenia, trzymajcie się, cześć.